Paprocki podczas przesłuchań wyjaśnił, że w okresie od marca do września ubiegłego roku na terenie całego kraju poznał około 100 kobiet, z czego 30 okradł. Do tej pory udało nam się ustalić tylko 5 kobiet pokrzywdzonych. No i tutaj właśnie się chciałem do pań wrócić z apelem o zgłaszanie się. W materiale była przedstawiona sylwetka Jana Paprockiego i te panie, które rozpoznały w nim tego mężczyznę, który je okradł, tak? Który je okradł. Proszę o kontakt z nami. Proszę Państwa, kontakt z Wojewódzkim Urzędem Spraw Wewnętrznych w Kaliszu, telefon 745-06, 745-06, nasz numer 601-61-61, w każdym mieście telefon 997. Ja rozumiem, że jest to, no, powiedziałbym, delikatna sprawa, zgłoszenie o przestępstwie w taki sposób popełnionym, ale sądzę, że warto, zwłaszcza, że w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych znajduje się kilkanaście wartościowych przedmiotów pochodzących z tego rodzaju przestępstw. Prosimy o kontakt. A teraz proponuję przenieść się do Częstochowy, gdzie nasza ekipa rekonstruowała przebieg kolejnego zdarzenia. W tej sprawie szczególnie zwracamy się z prośbą do osób, które wieczorem 28 stycznia 1989 roku w sobotę przebywały w Częstochowie w okolicy pawilonu Puchatek i restauracji Staromiejska, położonego tam przy stanku MPK, oraz postoju taksi przy placu Nowotki, oddalonego od pawilonu o 100 metrów. Zdarzenia, które rekonstruujemy, wiążą się także z ulicą Dunikowskiego w Częstochowie. Niewielkie mieszkanie pod numerem 10 zajmuje 29-letnia Ewa G. Pani Ewa mieszka tu sama od czasu, gdy rozpadło się jej niezbyt udane małżeństwo. Nie ma dzieci. Od roku pracuje w pawilonie zaopatrzenia rolnictwa, popularnym w Częstochowie Puchatku, przy ulicy Warszawskiej 3. Tu też pracuje jej koleżanka Basia, z którą nieraz spędza wolny czas po pracy. Jak ustalono, pani Ewa miała rozległe kontakty towarzyskie. Dość często bywała w częstochowskich lokalach, szczególnie w przyległej do sklepu kawiarni Staromiejska. Jest 28 stycznia 1989 roku. Rano pani Ewa opuszcza swoje mieszkanie, udając się do pracy. Jest robocza sobota, więc sklep jest otwarty. Pani Ewa pracuje od godziny 8. W czasie pracy w sklepie pojawia się jej znajomy. Ewa, pozwól na moment. Cześć. Ewa, słuchaj, masz jeszcze tą kurtkę? Mam. Masz pieniądze? Mam. Wziąłbym ją. Znajomy płaci za kurtkę 49 tysięcy. O godzinie 16.15 sklep jest zamykany. Pani Ewa umówiła się tego dnia po pracy z koleżankami i kolegą ze sklepu na koniak w znanej nam kawiarni Staromiejska. Pojawiają się w niej kilka minut później. W czasie pierwszych 2 godzin cała czwórka wypija kilkanaście kieliszków koniaku. Zapewne w tym czasie biesiadujących obserwuje mężczyzna, którego poszukujemy. Mija kolejna godzina. Thank you.
Dobrze, dobrze jest. Dobrze jest. Siadaj. O, co tak długo byłeś? Za długo trochę. Coś za długo. Przychodzi za nim do sklepu. To z tymi marchewkami. Z tymi marchewkami, no. Nie mam marchewki. Nie mam marchewki. Nie mam marchewki. Nie mam. A ty widziałeś gdzieś marchewkę w monopolowych? No i co? Jaki? Nie, cicho, zaraz! Proszę Państwa, czemu jest tą z Panią do mnie słowo? Co? Z tą Panią słowo się co, co jest? To jest sprawa z niebawy. Spadaj pan! A jeszcze raz upoziwam. Po tym incydencie sprzedawcy wypijają jeszcze po kilka setek koniaków. Niech nam żyje. Kierownik tego klubu. Ja już idę, dziewczyny. Eduś? Nie muszę. Eduś? Zostaw, nie muszę. Eduś. Idę. Cześć. Kilka chwil później z kawiarni wychodzi jedna z koleżanek Ewy. Później. Cześć. Do rana. Do rana. Aj, nie poszła. O godzinie 20.30 pozostała trójka opuszcza restaurację. Udają się w kierunku przystanku MPK. Pani Ewa w tym miejscu pozostaje około godziny. Prosimy o kontakt dwóch mężczyzn, w tym jednego z dzieckiem, którzy między 20.30 a 21.30 pomogli podnieść się Ewie G. Przypomnijmy, wydarzenia miały miejsce 28 stycznia 1989 roku w sobotę w Częstochowie przy pawilonie Puchatek. Około godziny 21.30, 21.50 Ewa G. pojawia się na postoju taksi na placu Nowotki w towarzystwie mężczyzny, którego poszukujemy. Być może jest to ten sam mężczyzna, który obserwował pijących w kawiarni. Przepraszam, ile kosztuje kurs na Dunikowskiego? 600-700 zł. Dobra, możemy jechać. A słuchaj, to z kim ty mieszkasz? Z mamusią. Poważnie? To nie można do ciebie? Nie. No to może pójdziemy gdzie indziej, co? Podp***** się, k***a jest! Taksówce to proszę kulturalniej, bo jak nie, to mogę wysadzić zaraz. Około godziny 22.10 podjeżdżają taksówką na ulicę Dunikowskiego 10, gdzie mieszka Ewa. No widzisz, pan Ewa, młoda matce, no. Pijana jak nie wiem. Przypominamy, wydarzenia miały miejsce 28 stycznia tego roku w sobotę w Częstochowie. No gdzie chcesz? Gdzie chcesz? No poczekaj, ale po co? No to ja płacę za taksówkę, co teraz? No i gdzie teraz idziemy? Pływaj! No chodź tu może za po chwilę, no. No nie wygubię się, no. No jedź do domu! Przestań! Chodź, chodź! Chodź tu na domu, no chodź tu! Nie, chodź! Zostaw! Co myślisz, że co? Chodź tutaj! Chodź mnie! Nie!
mija noc. Nazajutrz 29 stycznia sąsiadka pani Ewy, Eugenia Józefiak, schodzi do piwnicy. Znajduje tu w połowie obnażone zwłoki Ewy G. Jak ustalono w czasie oględzin, nie żyła już od około godziny 23 i 24. Zmarła na skutek uduszenia kneblem z chusteczki. Powyżej nadgarstka znajduje się zegarek marki Czajka, jasnego metalu, na bransoletce z metalu jasnego. Zegarek wskazuje godzinę 11:15. Nie jest uszkodzony, prawidłowo zapięty. Proszę Państwa, w naszym studiu porucznik Mirosław Cygan, prowadzący tę sprawę. Ponieważ od czasu kręcenia materiału filmowego minęło ponad tydzień, czy są jakieś postępy w sprawie, zwłaszcza, że to sprawa jest zupełnie świeża? Tak, dysponujemy kolejną wersją portretu pamięciowego podejrzanego do tej sprawy. Jest to mężczyzna w wieku około 30 lat, wzrost około 180 cm wzrostu, włosy ciemnoblond, czesane do góry. I tego mężczyzny... Tego również poszukujemy. Proszę Państwa, przed nami zdjęcie chusteczki, którą pozostawił sprawca na miejscu zabójstwa. Oto jej chustka. Jeżeli ktoś z Państwa kojarzy sobie fakt posiadania takiej chusteczki przez kogoś, kto mógłby być sprawcą tego zdarzenia, jest podobny do przedstawionych wersji rysopisowych, prosimy o informację. Proszę Państwa, chustka ta, dla zwłaszcza informacji telewizorów posiadających czarno-białe telewizory, jest koloru bordowego, na obrzeżach chustki białe paseczki i cztery wąskie paski również koloru bordowego. Co jeszcze chcielibyśmy w tej sprawie powiedzieć telewidzom i o co prosić? Chcieliśmy prosić telewidzów, a szczególnie dwóch mężczyzn, którzy z naszych ustaleń wynika, że jako ostatni mieli kontakt z żywą Ewą G. Mężczyźni ci pomagali jej przed restauracją, przed kawiarnią Staromiejska, a następnie jeden z nich, będący z dzieckiem, odjechał autobusem MPK linii numer 15 i wysiadł na przystanku przy ulicy Dekabrystów. Należy przyjąć, że jest to oczywiście mieszkanie Częstochowy, prawda? Mieszkanie Częstochowy najprawdopodobniej. Drugi z tych mężczyzn natomiast pozostał i rozmawiał z Ewą G. na przystanku. Mężczyzna ten był ubrany w czapkę z lisa koloru jasnego typu toczek. Być może ktoś z Państwa widział Ewę G. wchodzącą ze swoim zabójcą do bloku tego dnia. Wszystkich z Państwa, którzy mogliby nam udzielić informacji w tej sprawie, prosimy o kontakt z Wojewódzkim Urzędem Spraw Wewnętrznych w Częstochowie. Telefon 410-68-410-68, nasz numer telefonu 601-61-61 i w każdym mieście telefon 997. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A teraz przeniesiemy się do Katowic, gdzie realizowaliśmy, myślę, że niecodzienny materiał. Katowice. Zdarzenia, które przedstawimy, miały miejsce w ubiegłym roku w rejonie sklepów Peweksu, a także Banku Polskiej Opieki Społecznej S.A. Mężczyźni, których poznamy później bliżej, pojawili się właśnie w takich miejscach. Szczególnie interesowali się cinkciarzami i osobami dokonującymi zakupów w Peweksach lub transakcji w banku. Proszę. Milicja. Jak milicja? Co się stało? Ja nic... Proszę. Legitymacji. Spokojnie, proszę. Ale o co się... O co chodzi, panowie? Chwileczkę, proszę pana, ale... Ja nic takiego nie... Na jakiej zasadzie? Zaraz się pan dowiesz. Pan ma towary nielegalnego pochodzenia. Proszę, no mam, ale ma dlaczego dolary? Nielegalnego? Ja normalnie... Kupił pan nielegalny nabyłem. Nabyłem normalnie. Gdzie pan ma dolary? Dolarów się normalnie nie nabywa. Mam przy sobie, ale to są moje dolary. No około 60, nie wiem dokładnie, około 60. Pokażę pan.
Której kieszeni pan ma? Tutaj w lewym. Zobacz. Sześćdziesiąt, tak? Tak, ale to są moje dolary i no, dlaczego nielegalnie? Oczywiście, oczywiście, że to są pana dolary, pan za nie zapłaci. Na razie panu rekwirujemy te dolary. Pan dostanie odpowiednie pisma. Pana nazwisko? Spokojnie, spokojnie. Niepotrzebnie pan uciekał. Szarpał się pan. Pana nazwisko? Wiktor. Kolejne zdarzenie miało miejsce kilka dni później również w Katowicach, ale w okolicach Banku Polskiej Opieki Społecznej S.A. Zobaczymy. Ile tam jest? 100. Przeszukamy resztę. Znajdziemy. Ale nie ma, naprawdę nie ma. Jak nie ma? Masz coś? Jeszcze może 10 dolarów. Nic nie ma. To złotówki tylko. To tam, tu też jakieś złotówki. Nie ma. Nic. Piszemy pokwitowanie i wezwanie. Nazwisko? Przykiewicz. To. Panowie, o co chodzi? Ja te dolary kupiłem legalnie w banku. Spokojnie, spokojnie. Nie będziemy teraz. Przecież wychodziłem z banku. Dolarów nie wolno kupować, proszę pana. Dawie się pan tu wszystko jest pokwitowanie i wezwanie na do Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych jutro na godzinę 9. Pokrzywdzeni pojawili się zgodnie z otrzymanymi wezwaniami w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Katowicach. Niektórzy funkcjonariusze zatrzymali koło Pedeksu i w depozycie mam dolary. Ale kto panu to wezwanie dał? Funkcjonariusze. Legitymowali się. A to nie jest wezwanie od no, nas. Tak, to jest fałszywe wezwanie. Jak mógł? Tak powiedziano, że tutaj mam się zgłosić do urzędu wojewódzkiego. Chwileczkę sprawdzę. A jaki dokument panu przedstawili ci rzekomi milicjanci? No przedstawili legitymację służbową milicjanta. No. Autentyczną legitymację. A jak oni wyglądali? Rysopis ich może pan podać? Jeden, ten wyższy taki rudawy jakby blondyn, ubrany w białą kurtkę. No wysoki. 1,70 parę. Po tych zgłoszeniach milicja rozpoczęła penetrację. Na podstawie rysopisów w kontakcie z innymi wydziałami kryminalnymi w kraju wytypowano do tej sprawy Rajmunda Libudę z województwa ciechanowskiego oraz Jana Skibę z Torunia. Zarówno Jan Skiba, jak i Rajmund Libuda nie posiadali stałego miejsca zamieszkania. Jan Skiba urodził się w 1960 roku. Przez wiele lat odsiadywał wyroki za kradzieże i włamania oraz za podawanie się za funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej. Niemniej bogatą przeszłość ma Rajmund Libuda. Jest rówieśnikiem Skiby i w swoim 29-letnim życiu był już 4-krotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu i podawanie się za funkcjonariusza MO. Cześć. Cześć. Skąd jesteś? Dziadowa. Ty? Dalej. Co mam, że... Za co? Za gliny. Za jakie gliny? Za gliny to ja siedzę, a ty? Też, ale ja byłem gliną. Na niby. Obaj spotykają się podczas odbywania kary za kolejne przestępstwa w więzieniu w Rawiczu. Tu też opracowują plan, który chcą zrealizować po odbyciu kary.
Mijają 2 lata. A co? Ostatni dzionek. Ostatni. A potem? A po robocie? Ja zaczekam na ciebie też jeszcze parę tygodni. Robimy robotę i wyjeżdżamy. Takie pieniążki, dziewczynki, hotele, zobaczysz. Po opuszczeniu więzienia spotykają się, rozpoczynając wojaże po całej Polsce. Odwiedzają najdroższe hotele na terenie całego kraju. Żyją przede wszystkim z oszustw i kradzieży. Pieniądze trwają na kobiety i drogie trunki. Pan jeśli chodzi o w sierpniu 1988 roku pojawiają się w Katowicach, udając milicjantów Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w tym mieście. Ale nie masz sprawy. Pan sobie dokładnie zobaczy. Ale co się stało? Mamy informację, że pan nielegalnie posiada zdobyte dewizy. Dewizy rekwirujemy, dostanie pan pokwitowanie. No ale panowie, może by to jakoś zgłosi się pan jutro, się pan zgłosi do Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych i tam pan sobie wszystko dokładnie wyjaśni. Panowie, w ramach rekompensaty proszę ten koniaczek, weźcie sobie dolary, nie róbcie żadnej mi sprawy i w ogóle, żeby było wszystko elegancko, bierzemy to wezwanie i... Weź podaj to i... Tak, żeby było wszystko elegancko. Nie znamy się w ogóle. W porządku, jak pan tak odpowiada. W tym czasie trwają już poszukiwania Skiby i Libudy. W jednym z katowickich hoteli milicjant rozpoznaje Skibę. Dzień dobry. Milicja Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych. O co chodzi? Proszę dokumenty do kontroli. Mamy przy sobie. Mamy w kurtkach, w szatni. A gdzie? W szatni. To proszę wstać, idziemy do szatni. Proszę. W czasie legitymowania ucieka Libuda, ale i on zostaje zatrzymany na zewnątrz hotelu. No, mój życiorys nie jest taki ciekawy, także nie wiem, czy to nawet kogo by to usatysfakcjonowało. 13 lat w domu dziecka, 2 lata w ośrodku szkolno-wychowawczym. Z ośrodka szkolno-wychowawczego poszedłem do pracy, pracowałem w cukrowni, następnie odbywałem karę 8 miesięcy pierwszy raz, była kradzież. Osiedziałem w całości, następnie drugi wyrok był 2 lata z artykułu 208, osiedziałem w całości. Później miałem aż przerwę do 86 chyba, czy 5, no nie pamiętam tam dokładnie. Siedziałem 6 miesięcy za artykuł 235, czyli stawianie oporu funkcjonariuszom. O, z tego wyszedłem uniewiniony. No i obecnie 205. Także mój życiorys mi się wydaje nie jest taki specjalnie ciekawy, nie? Same problemy tylko, no. Także chciałbym, może być inaczej, no ale nie wiem, czy tak będzie. Ile mieliście dochodu? Tak praktycznie mówiąc, tu o dochodach nie mówię praktycznie ogólnie. To jest praktycznie, jakby człowiek chciał. Praktycznie, nie? No bo to teoretycznie to jest raczej niemożliwe. Ale praktycznie, jakby chciał, to by tak przykładowo w granicach tych 3 milionów wyszedł. Jeżeli by faktycznie tak ktoś chciał, akurat codziennie to robić, tak, nie? Proszę Państwa, ja specjalnie trzymam te kartki, które służyły jako pokwitowanie na znaczne kwoty pieniędzy i jako wezwanie do Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Katowicach. Proszę zwrócić uwagę, że są to kartki pisane na maszynie przez kalkę. Nie są to więc druki, jakich normalnie używa milicja. Pozbawione są pieczątek, nazwy drukarni i w ogóle tego wszystkiego, co wymagane jest od druku procesowego. Ale legitymacja, panie poruszniku, była prawdziwa. Oczywiście, legitymacja była prawdziwa. Pochodziła z kradzieży na szkodę jednego z funkcjonariuszy MO. Kajdanki również prawdziwe. Kajdanki również zostały po prostu skradzione. I być może no, mogło to sugerować legalność działania tych przestępców, chociaż nieufność powinny wzbudzić chociażby te druki, prawda? Oczywiście. Co chcielibyśmy osiągnąć, prezentując tę sprawę w programie? Ponieważ na dzień dzisiejszy nie wiadomo, ile sprawcy dokonali przestępstw opisaną metodą, a ponieważ działali na terenie całego kraju, wymienię tu chociażby takie miejscowości jak Wrocław,
Kraków, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz, Warszawa, Kielce. W związku z powyższym apelujemy do społeczeństwa, chodzi mi tu o pokrzywdzonych, by ci, którzy dotychczas nie zgłosili do organów ścigania, to jest do prokuratury i milicji obywatelskiej, o dokonanych przestępstwach, prosimy o kontakt telefoniczny z Wojewódzkim Urzędem Spraw Wewnętrznych w Katowicach, telefon 512-00 lub z najbliższą jednostką milicji obywatelskiej. Oni, jak wiem z przeglądu akt, zatrzymywali się w hotelach, tak? Oczywiście. Miejscem ich pobytu były ekskluzywne hotele. Prowadzili nader wystawny tryb życia. Przebywali w towarzystwie dwóch kobiet o wątpliwej reputacji i tam po prostu się zabawiali. Wydając ludzkie pieniądze. Tak? Oczywiście. Proszę Państwa, ktokolwiek padł ofiarą tych przestępców, proszony jest o kontakt z Wojewódzkim Urzędem Spraw Wewnętrznych w Katowicach, telefon 512-000, z naszym programem telefon 601-61-61 i w każdym mieście telefon 997. Dziękuję bardzo, a Państwa zapraszam do naszej stałej pozycji programowej, prezentacji osób o nieustalonej tożsamości. Tego mężczyznę znaleziono 6 listopada 1971 roku na dworcu Wileńskim w Warszawie. Jakiś czas przebywał w pogotowiu ratunkowym w tym mieście. Ma głęboki niedorozwój umysłowy. Franek, tak zapisano personalia tego mężczyzny. Został znaleziony 14 grudnia 1956 roku w Zielonce, były powiat Wołomin. Zdjęcie pochodzi z lat 60. Ma 166 cm wzrostu. Nieznany z Ostrowa ma 158 cm wzrostu. Znaleziono go 6 sierpnia 1955 roku. Jest najprawdopodobniej szewcem z zawodu. Zdjęcie pochodzi z 1965 roku. Ten mężczyzna, jadąc w dniu 26 sierpnia 1977 roku, a więc blisko 12 lat temu, skradzionym z parkingu w Płocku motocyklem marki Jawa, zjechał z drogi do rowu. W wyniku doznanych obrażeń zmarł. Przy zmarłym znaleziono bilet PKP relacji Wrocław Główny - Poznań. Wiek około 25 lat. Zwłoki tego mężczyzny znaleziono w Rudnikach w województwie częstochowskim 14 września 1981 roku. Wiek około 45 lat. Wzrost 175 cm. Na lewej klapie marynarki miał żałobną wstążkę. 17 września 1988 roku o godzinie 11.45 w domu handlowym Merkury w Częstochowie zmarła ta kobieta. Wiek około 70 lat, 160 cm wzrostu, włosy szpakowate. Miała przy sobie okulary lecznicze oraz 200 tysięcy złotych. Może ktoś z Państwa rozpoznaje którąś z tych osób? Telefon w Warszawie 601-61-61 oraz 997 w całym kraju. Nasz adres: Telewizja Łódź, program 997. Proszę Państwa, zwykle reagujemy na listy naszą działalnością, rzadko czytamy je w naszym programie, ale w ostatnich dniach dostałem 3 listy, na które muszę zareagować. Postanowiłem napisać do tego programu, ponieważ jest on prowadzony przez milicję. Jest to sprawa nie taka jak w tym programie i trochę nietypowa, ale nie mogę milczeć, gdy wszyscy powinni usłyszeć o tym licznie milicjanta z komendy MO w Mrągowie, sierżanta Waldemara Jurczaka. Chciałem podziękować temu człowiekowi za to, że ratował mi dziecko z ognia na oczach straży pożarnej, która nie zrobiła nic w tym celu, aby ratować życie mojego 4-letniego dziecka. Ten człowiek nie potrzebował ani kombinezonu żaroodpornego, ani odwagi, której brakowało strażakom,
On, nie zważając na niebezpieczeństwo w swoim mundurze, wyniósł mi dziecko na rękach. Jest on bohaterem na prawdę. Wprawdzie Renatka zmarła, bo pomoc była za późno, ale gdyby strażacy ją ratowali, by żyła. Jednak Waldemar Jurczak jest kimś, komu należał się podziękowania. Pisałem do Teleekspresu z prośbą o podziękowanie temu panu publicznie i tak dalej, i tak dalej. Czytam ten list i